Bardzo wielu z Was z pewnością się ze mną zgodzi, że w reprezentacji Polski oraz ogólnie w Polsce brakuje piłkarzy z bardzo dobrą techniką użytkową. Tak naprawdę na palcach jednej ręki możemy takich zawodników policzyć. Niestety w większości przypadków polscy piłkarze kierują się najprostszymi rozwiązaniami. Ostatnio jednak na horyzoncie pojawił się młody zawodnik, który jest wyjątkiem od tej reguły. To właśnie na nim chciałbym się dzisiaj skupić. Kim jest Nikola Zalewski i jak trafił do reprezentacji Polski? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od momentu narodzin. Nikola urodził się 23 stycznia 2002 roku w Tivoli. Jest on dzieckiem Polaków, którzy w latach 90. wyjechali z ojczyzny do Włoch do pracy. Tam wiodło im się nie najgorzej, dlatego też postanowili zamieszkać na stałe na południu Europy. Nikolę ciągnęło do piłki nożnej już od najmłodszych lat. Swoje pierwsze kroki stawiał w szkółce USD Zagarolo. Tam jednak długo miejsca nie zagrzał, ponieważ imponował swoim talentem oraz ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Zdecydowanie wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Nie umknęło to uwadze skautom AS Romy, którzy sprowadzili Nikolę do Rzymu. Tam również błyszczał i zwracał na siebie uwagę. Zalewski wpadł w oko nie tylko skautom AS Romy. Zainteresowanie wykazał również Polski Związek Piłki Nożnej. Wszyscy znamy historię związaną z Lukasem Podolskim. PZPN od tamtego momentu chce uniknąć podobnych sytuacji, dlatego bacznie przegląda się młodym piłkarzom, którzy mogą reprezentować biało-czerwone barwy. Nikola od 2017 roku jest regularnie powoływany do kadry narodowej, począwszy od reprezentacji U16 aż do seniorskiej. Swój debiut zaliczył w San Marino, gdzie z poziomu trybun widziała to jego rodzina. Jego ojciec Krzysztof nie krył wzruszenia. To dla naszej rodziny coś wspaniałego, marzenia spełniają się, jeżeli się w nie wierzy. Po wejściu syna na boisko wzruszyłem się, łezka zakręciła mi się w oku, nawet dwie i trzeci kawałek. Przeżyłem emocje, których nie da się opisać, czekaliśmy na to. Byliśmy na stadionie z żoną i córką. Babcia śledziła debiut syna w Polsce. Nikola do piłkarskiego świata wszedł z przytupem. Jak dalej będzie wyglądała jego kariera? Od niedawna trenerem AS Romy jest José Mourinho. Portugalczyk nie ukrywa, że jest zachwycony talentem 19-letniego piłkarza. Sam Zalewski również wypowiada się pozytywnie na temat trenera. Szkoleniowiec daje mi ogromną pewność siebie. Jestem bardzo z tego zadowolony i staram się spłacić zaufanie, którym mnie obdarzono, zaangażowaniem i determinacją. Początkowo zastanawiano się, czy nie będzie lepiej dla Nikoli, jeżeli ten pójdzie na wypożyczenie. W klubie postanowiono, że zostanie. Kulisy zdradził ojciec Krzysztof. Latem byliśmy przekonani, że wyślemy go gdzieś na wypożyczenie. Mieliśmy dużo poważnych propozycji z Serie A i Serie B, ale obecnie jesteśmy bardziej zadowoleni z tego, że został w Romie pod okiem Mourinho. Potrzebuje jeszcze roku, żeby w pełni dorosnąć. To będzie jego 11 rok w tym klubie. I uważam, że ten sezon pod wodzą Mourinho da mu dużo więcej doświadczenia, a za rok razem z Romą będziemy decydować, co dalej. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.